W pierwszych dniach kwietnia, jak zawsze w sali widowiskowej ratusza, nastąpiło oficjalne otwarcie 12 dni osób z niepełnosprawnościami miasta Legionowo i powiatu legionowskiego. W swoim oraz organizatorów imieniu otworzyli je sekretarz miasta Legionowo Ida Parakiewicz-Czyżma oraz wicestarosta Konrad Michalski. My, osoby pełnosprawne, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że pełnosprawność to dar, który otrzymaliśmy, a który może zostać w niespodziewanym momencie nam, Odebrany i to może być bardzo trudne. Dlatego powinniśmy wspierać te osoby, które są niepełnosprawne i działać razem z nimi na, rzecz, na ich rzecz. Są takie wydarzenia, które zwiastują wiosnę. I to jedno wydarzenie to już się odbyło. Niedawno był marsz kolorowej skarpetki. I drugie wydarzenie to jest są właśnie dni osób niepełnosprawnych. Dzisiaj spotykamy się, czy zaczynamy ten cykl różnych wydarzeń po raz dwunasty. Jest to taka nasza tradycja. Niejako na potwierdzenie tych słów uczestnicy imprezy obejrzeli krótki film o ubiegłorocznych obchodach miejskiego i powiatowego święta. Później nastąpił jeden z głównych elementów każdej inauguracyjnej gali, czyli wręczenie orderów przyjaciel osób z niepełnosprawnościami. Najpierw śpiewająco zaanonsowała ich od lat przewodnicząca kapitule odznaczenia Joanna Folwarska. Stanisław Sojka w swojej piosence Tolerancja. Śpiewa tak na miły Bóg, Życie nie tylko po to jest, by brać, Życie nie po to, by bezczynnie trwać, I żeby żyć siebie samego, trzeba dać. I to są słowa o naszych 25 kawalerach orderu, przyja osób, przyjaciel osób z niepełnosprawnościami, dwóm instytucjom i o dzisiejszych naszych dwóch laureatach. Pierwszą nagrodzoną była Małgorzata Trzcińska, założycielka i prezeska fundacji Emanio Arkus, prowadzącej m.in. legionowską restaurację Zdrówko i Radio Bezpieczna Podróż. Pierwszą w Polsce i Europie rozgłośnie nadającą cyfrowo redagowaną przez osoby niepełnosprawne. Drugim orderem, przyznanym za aktywną działalność medialną wspierającą osoby z niepełnosprawnościami, uhonorowano Bartosza Karwackiego. Artystyczną wisienkę na torcie stanowił występ Angeli Gerłowskiej oraz jej wychowanków ze studia piosenki Angel's Voice. Komu zaś było mało atrakcji, mógł odwiedzić odbywający się w ratuszowym atrium kiermasz wielkanocny Fundacji Promień Słońca, organizowany z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych oraz Zespołem Szkół i Przedszkoli Millennium. Własnoręcznie wykonanych przez ich podopiecznych ozdób na dodatek w dobrych cenach, jak zwykle oferowano tam całe mnóstwo i jak zwykle nie brakowało też ich nabywców. Od rana już e Wszystkie stoły zestawione były ozdobami świątecznymi, pełno było stroików. Używam czasu przeszłego, bo już większość rzeczy zniknęła i cieszymy się bardzo, że kiermasz cieszy się taką popularnością. W ramach 12 Dni Osób z Niepełnosprawnościami Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego odbędzie się m.in. przegląd twórczości osób z niepełnosprawnościami. Złożą się na niego trzy konkursy literacki i plastyczny oraz konkurs małych form teatralnych i muzycznych. Tradycyjnie przewidziano też paraolimpiadę, a także plenery malarskie i fotograficzne. Impreza zapowiada się więc jak z obrazka.